Cześć, ja nazywam się Paweł. To kolejny wywiad, tym razem nowa odsłona. Naszym gościem jest Piotr Cieśliński, strażak z OSP Sobieszów, do tego mistrz świata karate. Witamy serdecznie. Jak zaczęła się Twoja historia z karate i dlaczego akurat ten sport? Ze sportami walki miałem do czynienia już od dzieciństwa. W ogóle ze sportem miałem do czynienia już od najmłodszych lat, natomiast dyscypliną, którą sobie upatrzyłem jako tą priorytetową, była dyscyplina karate, karate kontaktowe. I w tym zakresie zacząłem się rozwijać i upatrywać swojej przyszłości również, ponieważ niezależnie od tego, czy uprawiam sport, czy traktuję tą dyscyplinę jako sztukę walki, świetnie się w niej spełniam. Wcześniej byłem zawodnikiem, zdobywałem różne tytuły, startowałem na różnych imprezach, rangi zarówno ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Natomiast z drugiej strony teraz, kiedy przerwałem już karierę sportową, dalej spełniam się jako instruktor, jako wychowawca dzieci i młodzieży, ale również jako osoba, która cały czas się rozwija i podnosi swoje kwalifikacje. Jak przygotowujesz się do zawodów? Gdzie trenujesz? Ile czasu poświęcasz na treningi? Moje przygotowania skupiały się wokół przygotowania merytorycznego, tego technicznego, jak i kondycyjnego. I to zajęło mi praktycznie cały rok czasu. Trenuję zarówno w pracy, jak i na treningach z dziećmi, jak i sam w ciągu dnia razem z moim bratem, który jest mistrzem Polski młodzieżowców karate Kyokushin, Polskim Związku Karate. Startował teraz na Mistrzostwach Europy i wszedł do pierwszej ósemki na naszym kontynencie. I łączę to w zasadzie zarówno z pracą, jak i z treningiem dziećmi, jak i w ogóle w życiu osobistym. Więc często pracuję na dzień dzisiejszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej i prowadzę dyżury nocne. Kiedy młodzież zasypia i mam taką możliwość, to często ćwiczę na korytarzu, często sobie pracuję po prostu nad własnym karate. A jeśli jest taka okazja i mam trochę wolnego czasu, weekendy i tak dalej, to też oczywiście pracuję nad sobą i przygotowuję się do kolejnych testów. Czyli reasumując, ćwiczę wtedy, kiedy mam dla siebie czas. No, praktycznie cały czas gdzieś tam ten trening, szczególnie przed egzaminem w Japonii, był ode mnie wymagany. No to właśnie na temat tego egzaminu. Wiemy, że jakiś czas temu zdawałeś ten egzamin, uzyskując mistrzowski tytuł drugi dan. Możesz o tym trochę opowiedzieć? Tak, otrzymałem powołanie i rekomendację na zdawanie egzaminu właśnie w Japonii. Wcześniej rozgrywane były 11 Mistrzostwa Świata Open kontaktowego karate w Tokio i tam przebywałem niecały tydzień czasu. Obserwując, w jaki sposób zawodnicy z czołówki światowej walczą ze sobą i rywalizują o miano tytułu Mistrza Świata. Natomiast później byliśmy przewiezieni pod wulkan Fuji Midori, który jest świętym miejscem dla Japończyków. I tam przez dwa dni seminarium światowego z wybitnymi sławami i mistrzami nie tylko z Japonii, ale z całego świata miałem okazję ćwiczyć. I po tym wszystkim trzeciego dnia zdawaliśmy na wszyscy wspólnie, to znaczy osoby, które podchodziły do egzaminu i mogły przystąpić, zdawaliśmy wspólnie egzamin. Egzamin trwał łącznie pod wulkanem Fuji Midori 8 godzin. 4 godziny to było sprawdzenie właśnie tego aspektu merytorycznego, czyli cały kihon, podstawy tradycyjne, które stosuje się w karate, tak zwane kata, czyli formy składające się z bloków uderzeń, przejść również w systemie jako sztuki walki, no i wytrzymałości, gdzie trzeba było się wykazać odpowiednią wytrzymałością, przygotowaniem kondycyjnym. I po tym wszystkim było ogłoszenie wyników i przejście do kolejnej tury, która już była tym najważniejszym testem, czyli testem walki kumite. Tam musieliśmy stoczyć odpowiednią ilość walk w kategorii open, czyli ja walczyłem w grupie do 34 roku życia bez podziału na wagę. Czyli trzeba było po prostu wyjść i zaprezentować swoje umiejętności. Nie można było większej ilości walk przegrać niż przewidywał regulamin. Trzeba było wykazać się charakterem i specjalnymi tymi umiejętnościami, które są wymagane od kandydata. Super.
Wiemy, że jesteś między innymi złotym medalistą Mistrzostw Świata w Montrealu. Wiele razy stawałeś na podium na ogólnopolskich mistrzostwach. Jakie były Twoje dotychczasowej karierze najważniejsze zawody? Najważniejszym startem właśnie był start w wagowych mistrzostwach świata w Montrealu. Tam zmierzyłem się z zawodnikami z różnych organizacji i to był dla mnie taki jeden z najmocniejszych i najważniejszych startów. Tam w finale spotkałem się z naprawdę bardzo dobrym i znakomitym zawodnikiem Michaelem Spinetti, który generalnie do tej pory utrzymuje się w czołówce światowego karate. I to było bardzo duże przeżycie i bardzo wpłynęło na to, co dzisiaj robię, ponieważ po osiągnięciu tego tytułu, zdobyciu tego tytułu i po przylocie z Montrealu postanowiłem otworzyć swój własny klub, włączyć je w struktury Światowej Organizacji Karate w Japonii. Otrzymałem odpowiednie rekomendacje, pomoc wielu ludzi, którzy przyczynili się do tego, że akurat znalazłem się w tej organizacji, a nie innej, która jest notabene największą organizacją światową, w której znajdują się przedstawiciele z ponad 100 państw członkowskich. Tak więc jest to niesamowita machina, w której jest potężny duch rywalizacji. To mi się bardzo podoba i od tamtego momentu mogę śmiało przyznać, że zaczęła się moja bardzo duża przygoda w świecie karate. Później oczywiście spotkanie sensei Jacka Baranowskiego, który był prezydentem polskiej organizacji karate Shinkyo Kushinkai, dzięki któremu akurat również przystąpiłem do egzaminu 5 lat później po naszym pierwszym spotkaniu do egzaminu w Japonii. Ale tym kluczowym moim punktem takim zaczepienia był Montreal i mistrzostwa. Wspominałeś wiele razy, że jesteś instruktorem karate. Jakie cechy powinien mieć taki instruktor, żeby trenować swoich podopiecznych? Jeśli chodzi o grupy dziecięce, to przede wszystkim musi być pedagog, osoba, która potrafi poprowadzić młodego człowieka, zarazić go swoją pasją, umiejętnie mu tą pasję przekazać, pokazać mu perspektywy, jakie z tego wynikają i być cały czas przy tym młodym człowieku, bo on wymaga specyficznego podejścia. Nie dość, że umiejętny instruktor potrafi wyczuć dziecko, jego potrzeby, te nie tylko te stricte typu, że musi się pobawić, musi się też zmęczyć, ale też również wewnętrzne, gdzie powinien umiejętnie podejść do jego procesu tego wychowawczego, czy ma jakieś problemy, czy są jakieś konflikty gdzieś tam rodzinne, wychowawcze, czy ma w ogóle jakiekolwiek problemy i starać się tak to dziecko poprowadzić i całą oczywiście też grupę, żeby to przyniosło wymierną korzyść i dla tego dziecka przede wszystkim i dla rodziców, którzy to dziecko również wysyłają do instruktora. Jeśli chodzi o, no i przede wszystkim musi być osobą, która wprowadza dyscyplinę i też jasno i wyraźnie wyznacza granice w procesie szkolenia tego dziecka. To jest moim zdaniem, no to są jakieś na pewno cechy instruktora, które powinny być. Jeśli chodzi o młodzież i osoby dorosłe, to już na pewno musi mieć pewne umiejętności, które pozwalają mu do prowadzenia takiej grupy, bo oczywiście młodzież i osoby dorosłe nie dadzą sobie wcisnąć kitu i jeśli ktoś uważa się za mistrza, a tak naprawdę nim nie jest, no to szybko ludzie to weryfikują. I myślę, że to jest jedna z podstawowych cech, czyli trzeba być rzeczywiście osobą, która zarazi tymi swoimi umiejętnościami. A potem wszystko wynika z tego całego procesu szkolenia, bo jeśli jest walka, jeśli jest też sztuka, karate uprawiana jako sztuka walki, to w każdy gdzieś znajduje swój punkt zaczepienia i instruktor, który będzie miał umiejętności, on w sposób prawidłowy poprowadzi te osoby. Oczywiście musi też się stosować do kanonów, które narzuca nam i do których zobowiązuje nas przysięga dojo. To jest przysięga każdego karateki, o której jest mowa o pokorze, o przestrzeganiu zasad grzeczności,
o tym, żebyśmy nie stosowali karate poza miejscem, w którym trenujemy i tak dalej, i tak dalej. Sztuki walki mówi się, że są dosyć niebezpiecznym sportem. Czy to jest tylko stereotyp, czy to jest prawda, czy każdy może zacząć trenować tak naprawdę to karate? Tak, karate jest dla każdego, niezależnie od wieku, ponieważ na przykładzie szkolenia w naszym klubie spotykamy się z dziećmi, które już zaczynają uprawiać karate w wieku 4 lat, 5, 6 i tutaj nie ma żadnego problemu. Spotykamy się też z osobami, które mają 11, 12 lat, 13, 14, 15 i tak można by było wymieniać do myślę, 60 roku życia. Więc dyscyplina ta, którą uprawiamy, jest naprawdę dla każdego i każdy może znaleźć coś dla siebie. Niemniej istnieje oczywiście ryzyko nabawienia się niekiedy kontuzji, tak jak w każdym sporcie. Umiejętne uprawianie tej dyscypliny, odpowiednia rozgrzewka, odpowiednie przygotowanie i prowadzenie przez instruktora gdzieś tam niweluje to ryzyko. Jeśli chodzi o trening, w systemie sportowym możemy spotkać się z tym, że rzeczywiście już dochodzi do pewnych kontuzji, jeśli większych kontuzji lub często nokautów, jeśli chodzi o system sportowy, szczególnie wśród seniorów. To jest bardzo kontaktowy i ryzykowny sport, ponieważ walczymy bez ochraniaczy. Istnieje możliwość stosowania technik na wszystkie strefy z pełną siłą, z pełnym kontaktem. Więc no, każdy, kto przynajmniej miał do czynienia ze sportami walki, wie, że każda technika wykonana gołą nogą, zarówno na strefę Jodan, czyli głowę, Chudan, brzuch lub Gedan, Uda, niesie za sobą bardzo duże ryzyko i spustoszenie w organizmie. Ale to mówimy o seniorach i to już takich zawodnikach, jak na przykład mój brat, który startuje już na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i tam dochodzi do tego pełnego kontaktu. Natomiast jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, oni są podzieleni na odpowiednie grupy, gdzie można ubierać, gdzie w zasadzie wymagane jest ubieranie ochraniaczy na głowę, na tułów, na ręce, na nogi i te dzieciaczki mogą, czy też już później młodzież, mogą w sposób bezpieczny, stopniowo zapoznać się z tym systemem kumite, czyli walki i później wraz z odpowiednim dojrzewaniem w tym systemie zabierane są im poszczególne ochraniacze na tułów, później powoli na głowę, na ręce i później na nogi. Więc jest to skonstruowane w sposób logiczny i bezpieczny. Czyli śmiało można zacząć trenować. Oczywiście. Jak najbardziej nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeśli ktoś już traktuje karate zawodowo, to już w zupełnie innym wymiarze musimy rozmawiać, ale jeśli chodzi o takie rekreacje czy sport dla dzieci i młodzieży, jak najbardziej jest to bezpieczna dyscyplina i również dla osób dorosłych. Natomiast system sportowy już dla seniorów, tam gdzie już uprawiamy karate, to też trzeba przyznać, że jednak niesie za sobą pewne ryzyko i to nie jest rzeczywiście dla każdego. Teraz zmienimy trochę temat. No mówisz, że bardzo dużo czasu poświęcasz tak naprawdę dla klubu, dla karate. Jak godzisz życie prywatne, pracę, czas wolny? No i tak naprawdę, czy masz coś jeszcze wolnego dla siebie? No tak szczerze mówiąc, od 5 lat totalnie poświęciłem się karate, rozwojowi klubu, swoim wychowankom, swojemu bratu, który też jest zawodnikiem i staram się oczywiście pogodzić te wszystkie rzeczy z życiem rodzinnym, ze swoimi też potrzebami oczywiście, bo też chętnie bym gdzieś chciał wyjść do jakiegoś kina, na jakąś imprezę. Niemniej postanowiłem, że dopóki mam taką możliwość, chcę totalnie się oddać temu, co robię. I myślę, że te osoby, które są przy mnie, po prostu widzą to i miałem pewne marzenia, które chciałem spełnić, czyli chciałem polecieć do Japonii, zdać tam egzamin. Spełniłem to marzenie i na ten sukces pracowałem ostatnie lata bardzo ciężko. I ostatnim jeszcze takim moim marzeniem, które chcę spełnić do września przyszłego roku, to jest budowa własnego dojo, czyli miejsca do uprawiania sztuk walki w Sobieszowie, po byłym lokalu, po byłym sklepie spożywczym Biały Lew.
Ten lokal będzie się nazywał Biały Lew Dojo. Łącznie jest tam około 400 metrów kwadratowych powierzchni do zagospodarowania. No już rozpoczęliśmy budowę, zrobiliśmy dach i jesteśmy w stanie praktycznie totalnego wyburzenia wszystkich rzeczy, które są w środku i już powolnego remontowania tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. Tak więc to jest, jeśli to zrobię, to wtedy będę miał czas dla siebie, więcej czasu dla znajomych, przyjaciół. Po prostu wszyscy, którzy są blisko ze mną, wiedzą, że to są moje priorytety, muszę to po prostu spiąć i myślę, że to już pozostało niedługo. Jesteś strażakiem ochotnikiem. Jak zaczęła się Twoja historia tak naprawdę ze strażą, z ochotniczą strażą pożarną w Sobieszowie? Poznałem kolegów, którzy właśnie zarazili mnie tym podejściem, zarazili mnie swoją pasją, bardzo chylę czoła osobom, które są zarówno w Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i w Państwowej Straży Pożarnej. Dlaczego? Bo ich cechuje bardzo duża odwaga, niesamowite poświęcenie i jakby nie było, w każdej chwili są gotowi do oddania życia za drugiego człowieka. To jest coś niesamowitego i te ideały, ta cała idea, która przyświeca Straży Pożarnej, bardzo mnie zainteresowała. Zobaczyłem, jak niektórzy koledzy właśnie tam u nas w dzielnicy na Sobieszowie biegali na różne akcje, no i zacząłem się temu przyglądać. Co prawda jestem strażakiem ochotnikiem od 2 lat. Na dzień dzisiejszy nie mogę się z racji i zawodowych, i tych, których robię jako pasjonat karate, jako trener, nie mogę w taki sposób, jakim bym chciał, uczestniczyć w akcjach. Niemniej wspieram merytorycznie, jeśli mógłbym tak to nazwać, jednostkę OSP w Sobieszowie i cały czas jestem po prostu duchem przy tych osobach, które to robią. Staram się wspierać i promować naszą jednostkę w Sobieszowie poprzez Karkonoską Olimpiadę Profilaktyczną. Jest to cykliczna i rokroczna impreza, w której uczestniczą dzieci naszego klubu i również osoby z zewnątrz, które są szkolone przez właśnie strażaków i zarówno państwowych, jak i ochotników właśnie z Sobieszowa w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki, również działań przeciwpożarowych. Tak więc to jest, uważam, takie dzieło, które promuje tą naszą jednostkę i też pokazuje, jak strażacy w Sobieszowie, ochotnicy są potrzebni naszej społeczności. Bo uważam, że często ochotnicze straże pożarne są pierwsze na miejscu zdarzenia. Niekiedy tak się zdarza. Niekiedy się tak zdarza, że bez nich akcja niesienia pomocy drugiemu człowiekowi często byłaby niemożliwa. Więc uważam, że należy wspierać tego typu instytucje, czy też grupę ludzi, bo oni po prostu na to zasługują. To może jeszcze na koniec zachęć wszystkich tych, którzy będą oglądali ten materiał, do tego, aby przyszli i spróbowali może swoich sił w karate. Ja osobiście zachęcam wszystkich do uprawiania karate, do tego, żeby starali się odnajdywać swoje pasje życiowe, to przede wszystkim, bo dzięki temu możemy naprawdę świetnie funkcjonować w życiu i radzić sobie z wieloma problemami. No nie chodzi już tylko o karate, bo karate to jest jedna z dróg, którą można podążać w życiu. Zachęcam również wszystkich do tego, żeby zapisywali się do Ochotniczych Straży Pożarnych i wspierali to dzieło. Bez tego trzeba pamiętać, że nie możemy czuć się bezpieczni. I tego wszystkim po prostu życzę, żebyśmy wspierali to dzieło, żebyśmy szukali swoich pasji i zainteresowali się jednostkami ochotniczych straży pożarnych w swoim mieście, w swoich gminach. Super, dziękuję bardzo. Naszym dzisiejszym gościem był Piotr Cieśliński. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.